co ja właściwie obejrzałem. Film nazywa się Spy X Family Code White i jest to film anime na podstawie serialu, o którym nigdy nie słyszałem. Poszedłem na ten film kompletnie bez przygotowania. Wcześniej tego dnia miałem leczenie kanałowe pod mikroskopem, a potem ni ząd ni zowąd ktoś mi spontanicznie zaproponował wyjście do kina i nawet nie patrzyłem, na co idziemy, bo jeszcze dochodziłem do siebie i było mi wszystko jedno. A to, co zobaczyłem, określiłbym jako coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Coś, co mnie kompletnie wyjęło z mojej strefy komfortu i coś, co mnie totalnie pobudziło, jak mało który film, jaki ostatnio widziałem. Będę się starał niczego nie spoilerować, ale ostrzegam, że jako osoba, która nic nie wie o serialu, mogę nie wiedzieć, co tutaj tak naprawdę jest spoilerem. A więc... Film zaczyna się od wprowadzenia przez narratora. Towarzyszy nam on na początku zaskakująco długo, praktycznie po prostu tłumacząc na bieżąco, kto jest kim i co jest czym. Trochę leniwy zabieg, nie przepadam, kiedy animcy tak robią. Wolę, jak używają innych metod, aby wprowadzić nieświadomego widza w dany świat, tak jak zrobił to na przykład Mugen Train, ale z dwojga złego wolę to, niż żeby nic nie było tłumaczone, jak w One Piece Red. A więc dowiadujemy się, że jeden z głównych bohaterów jest tajnym agentem o kryptonimie Zmierzch, który założył udawaną rodzinę, aby móc prowadzić tajną misję pod przykrywką. Co to znaczy, że ta rodzina jest udawana? Dokładnie nie wiem. Nie będę udawał, że wszystko rozumiem. Ale i tak rozumiałem zaskakująco dużo, jak na film anime na podstawie serialu. Jego żona, druga z głównych bohaterów, nie wie, że on jest tajnym agentem. A on z kolei nie wie, że ona jest jakąś cholerną ninja zabójczynią, która w życiu zabiła wielu kompetentnych wojowników. Mają też córkę, trzecią z głównych bohaterów, która jest telepatką. Po prostu. Umie czytać w myślach, jak, co, nieważne. Może w serialu jest to jakoś wyjaśnione, ale nieświadomy widz musi tą dziwność po prostu zaakceptować. Okej. A więc dziecko, które umie czytać w myślach, jest jedyną osobą, która zna tajemnicę rodziców, prawda? Cóż, nie do końca. Ma ona bowiem około 5 lat, a więc jest w fazie egocentryzmu poznawczego i niewiele rozumie poza tym, co jest proste do zrozumienia. Mają też psa, który nazywa się Bond. Tak, pies nazywa się Bond. I on z kolei umie przewidywać przyszłość, bo czemu nie? Ale tylko dziecko może korzystać z jego umiejętności, bo psy nie mówią, tylko szczekają. Więc poznać jego myśli można tylko telepatycznie. I to właśnie dzięki wizjom psa dziecko rozumie, dlaczego nie powinno zdradzać rodzicom tego, że jest telepatką, a pies wróżbitą. A więc mamy trzyosobową rodzinę, w której każdy członek żyje w świadomości, że tylko on ma sekretne życie i tajne umiejętności. Wow, ale ktoś się nagłowił, aby wymyśleć koncept, który byłby jednocześnie tak przekombinowany, a jednak tak głupawy, a jednak tak logiczny, aż brakuje mi na to słowa. No to jaka niezwykła przygoda nas czeka przy tak niezwykłych założeniach? Okej, nie wiem dokładnie, na czym polega tajna operacja ojca. Nie do końca zrozumiałem, dlaczego może ją stracić i dlaczego zależy mu na tym, aby jej nie stracić. Zakładam, że po prostu kocha swoją rodzinę, ale podobno jest ona udawana, więc nie jestem pewien. I nie rozumiem, jak to, co zamierza zrobić, sprawiłoby, że nie zostałby odsunięty od zadania, ale... Rozumiem, że dziewczynka ma w swojej szkole zajęcia z gotowania i zbliża się wielki konkurs na najlepsze ciasto, w którym sędzią ma być sam dyrektor. I jeśli uda jej się wygrać konkurs, to jej tata zachowa pracę. Więc teraz Zmierzch musi zdobyć informacje na temat ulubionego deseru dyrektora i zdobyć na niego przepis, a w tym celu musi udać się w wielką wyprawę. Co ja oglądam? W tym filmie jest tak dużo cukru, dosłownie i w przenośni, że dostaję od tego cukrowego szału. Zwłaszcza, że wypieki i słodycze są bardzo istotną częścią fabuły i powiązanych z nią wątków. Są nawet narysowane z wielką dbałością o szczegóły. Bawi mnie sam kontrast, polegający chociażby na tym, że twórcy postarali się o postać rasowego antagonisty anime, który ma świetny wygląd, świetny głos, jest przebiegany,
przebiegły, ale jest też zwykłym łasuchem, który z powodu zwykłej dumy i sadystycznych tendencji jest w stanie zadrzeć z głównym bohaterem z powodu ciasta. Ale to, co mnie w tym wszystkim szczególnie uderza, to, że to nie jest kompletnie absurdalna kreskówka. Wszystko ma tutaj jakiś sens. Zawsze jest powód, dlaczego wszystko sprowadza się tutaj do ciasta, czekolady, czy do jakiejś uroczej, dziecięcej błahostki. Jest cała złożona fabuła polegająca na tym, że wywiad musi przejąć nad czymś kontrolę, aby nie doszło do wojny Rosji z NATO. To znaczy, raczej nie o to chodzi. Przez cały czas mówi się tutaj coś o ryzyku wojny wschodu z zachodem. Nie oglądałem serialu, więc nie wiem, o czym mówią, więc podstawiam sobie pod to Rosję i NATO. I nawet jeśli nie o to chodzi, to pasuje. Tutaj są fundamenty logiczne. Tu jest logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy. Po prostu przez dziwny, ale logiczny splot wydarzeń wszystko sprowadza się do słodkich rzeczy i zabawnych dziecięcych sytuacji. Ale to nie jest też kompletnie przesłodzone anime. Mamy tutaj wielkie sceny pościgów, walki, pożarów, strzelanin, zagrożeń dla życia dziecka. I przy tych scenach też widać wysiłek twórców w tym, jak idealnie łączą ze sobą animację opartą na rysunkach, trójwymiarowych modelach i efektach rozbłysku. To jest jazda bez trzymanki poprzez słodki humor i brutalną akcję. Ale mówiąc o logice, mam tu na myśli tylko to, że nie ma tu znaczących niekonsekwencji. Wszystko jest zgodne z zasadami, których film trzyma się od początku. Nadal jednak rezygnuje on z pewnych zasad, takich jak realizm. W tym filmie łamane są wszelkie zasady fizyki, chemii i biologii. Matka w tym filmie ma jedną fantastyczną, bombastyczną scenę akcji, ale to, jak się ona kończy, jest tak nierealistyczne, śmieszne i znowu sprowadza się do drobnostek. A jednocześnie muszę przyznać, że jest to spektakularna scena, wynika ona z logicznego ciągu przyczynowo-skutkowego i jest to przypadek, kiedy spryt wygrywa z brutalną siłą, co się zawsze chwali. I jestem w szoku, że mówię takie rzeczy o tak głupawej scenie. Kolejną rzeczą, na którą trzeba przymknąć oko, to to, jak same postacie nie są w stanie łączyć ze sobą prostych faktów. Bo to niemożliwe, żeby na tym etapie cała trójka głównych bohaterów potrafiła zachować przed sobą nawzajem te wszystkie tajemnice. Fabuła zmusza je do uczestnictwa w wyjątkowo nietypowych sytuacjach, takich, że nie da się z tego wybrnąć dyplomatycznie. A jednak członkowie tej rodziny wymigują się strasznie naciąganymi blefami i łatwo wierzą w każde swoje najdurniejsze kłamstwo. W sumie to też nie jest aż tak nielogiczne, bo pewnie w tych wszystkich momentach są bardziej zajęci myślą o tym, jak tu samemu się nie ujawnić, niż o tym, czy tłumaczenie drugiej osoby ma sens, ale to nadal strasznie niedorzeczne i na tym opiera się duża część komedii w tym filmie. Na tym, jak w jednym momencie te postacie biorą udział w niebezpiecznych sytuacjach, a potem stają naprzeciwko siebie, uśmiechają się i wymyślają najgłupsze rzeczy, aby uzasadnić swoją obecność w danym miejscu. Szczególnie rozwalił mnie tekst: dorabiałem na studiach jako pilot. Prawie spadłem wtedy z fotela. Oczywiście jest tutaj sporo wygody scenariuszowej i pancerza fabularnego. Jeśli jakaś kula może trafić jakąś postać, to na pewno chybi. Aczkolwiek tutaj nie przeszkadza to aż tak bardzo, bo sceny są nakręcone w taki sposób, że najczęściej to wygląda, przynajmniej wygląda, jakby wyjście z tych sytuacji nie było łatwe. Pies przewiduje przyszłość okazjonalnie. Dziecko czyta w myślach okazjonalnie. Jeśli w jakimś momencie moc telepatii lub wróżenia mogłaby sprawić, że łatwiej byłoby wybrnąć z jakiejś sytuacji, to oczywiście wtedy akurat ta moc nie działa. Zgaduję, że objawia się ona wybiórczo i ani dziewczynka, ani pies nie mają nad nimi pełnej kontroli. Cóż, twórcy robią co muszą, aby nie psuć rozrywki. Wcześniej powiedziałem, że dziecko ma około 5 lat, bo tak ją oszacowała jedna z postaci w tym filmie, ale dla mnie nie wygląda ona na żaden wiek, nie wygląda nawet na człowieka. To jest jakiś gremlin. To jest dziwna karykatura postaci ze Splatoona. Nazywa się Ania. Ha, no proszę, normalne polskie imię, tego się nie spodziewałem. Nawet pasuje.
Ania jest żywą kumulacją wszystkich najbardziej przerysowanych cech małego, z jednej strony uroczego, ale z drugiej strony strasznie hałaśliwego dziecka. Powinna być irytującą postacią, ale dla mnie nie była. Chyba po prostu przekroczyła pewien poziom dziecięcej karykaturalności, który sprawia, że jest zbyt karykaturalna, aby mnie irytować i staje się po prostu śmieszna. Na pewno jest na to jakiś wzór matematyczny. Po prostu wydaje mi się, że to nie jest tak, że twórcy przez przypadek zrobili wkurzającą postać dziecięcą, tylko specjalnie zabawili się pewnym kiczem i postanowili go pociągnąć do granic absurdu. Szczególnie to widać po minach, jakie ona robi. Każda jej mina jest przerysowana. Przerysowana radość, przerysowany strach, przerysowany smutek, jakimś cudem przerysowana neutralność, przerysowane... Nawet nie wiem, co to jest. Jej oczy mogą nagle otrzymać wyraźne powieki albo zmienić kształt bez pomocy powiek, mogą być duże i zielone albo być małymi czarnymi kropkami. Jej twarz jest z gumy, którą bawią się animatorzy. Wszyscy się tu bawią. Nawet polscy tłumacze, którzy robili napisy, zabawili się i przemycili żart o kreciku i łazienkach królewskich. Nie mogłem w to uwierzyć. Są też segmenty wykonane w zupełnie innej animacji. Segmenty, że tak powiem, wyobraźniowe, które wyglądają lepiej niż mają prawo wyglądać. Są kolorowe, abstrakcyjne i widać przy nich dużo napracowania. Parę rzeczy było dla mnie niezrozumiałych, dla mnie człowieka, który nie widział serialu. Na przykład w filmie pojawia się brat głównej bohaterki, tej dorosłej, i w sumie nie bardzo rozumiem, kim jest, poza tym, że jest bratem głównej bohaterki i co robi i o co chodzi z jego scenami. To chyba już coś, co obchodzi tylko fanów serialu, bo nie ma on nawet jakiegokolwiek wpływu na cokolwiek w tym filmie. Ja bym go wyciął. Nie załapałem też, na czym polega praca wspomnianej bohaterki. Rozumiem, że ubiera się na zielono i razem z dwiema innymi kobietami wciąga flagę na maszt na jednym dachu. I? Co dalej? Jaka kolejna sensacyjna przygoda? W zasadzie mam już fajrant. Jest tylko jedna rzecz, którą nazwałbym poważnym zarzutem, a mianowicie jest to wątek poboczny postaci matki. Chyba w końcu powinienem sprawdzić jej imię, chwila. Jor? Co, ona jest ze Szwecji? A Ania z Polski. Moment, a jak ma na imię ojciec? Lloyd? Jak Lloyd Banks? Albo Sher Lloyd? W jakim kraju właściwie jesteśmy? Myślałem, że w Japonii. Tyle elementów stroju i kultury wskazuje tutaj na Japonię. I w jakich czasach jesteśmy? Bo teraz kojarzę, że jedna z postaci mówiła coś o tym, że przeżyła bombardowanie. Czy my jesteśmy w najbliższych dekadach po II wojnie światowej? Moment, aktor, który podkłada głos pod psa, jest też narratorem? Nieważne, to nie jest ten poważny zarzut. Sorry, zboczyłem trochę z torów. Moim zarzutem jest nieciekawy wątek poboczny Jor. Wielka twardzielka, która potrafi w pojedynkę powalić całą bandę wielkich facetów, w domu zmaga się ze swoimi kobiecymi kompleksami i niepewnością związaną z tym, czy dobrze wywiązuje się z obowiązków żony i czy mąż nie zostawi jej w końcu dla innej. Gdyby feminizm i męski szowinizm miały dziecko, to byłoby ono osobowością tej postaci. Nasłuchała się od plotkujących koleżanek, jak dostrzegać sygnały, że mąż cię zdradza, i zbyt długo na każdym kroku doszukuje się tych wszystkich oznak. To jest przewidywalne, niezręczne, nieciekawe i nie ma wpływu na wątek główny. Dawno nie widziałem takiego wątku. Myślałem, że zostawiliśmy je w innej epoce, razem z takimi serialami jak Flintstonowie czy Sąsiedzi z Milowiczem, gdzie prędzej bym się takich wątków spodziewał. Poza tym jest jakaś ironia w tym, że w trakcie tego filmu żona uczy się bardziej ufać mężowi, kiedy dosłownie cała ta rodzina jest oparta na kłamstwach. Co za morał? Rodzina oparta na okłamywaniu siebie nawzajem też może dobrze funkcjonować.
Ponadto muszę przyznać, że traktując ten film jako samodzielne dzieło, bez kontekstu, to czuję się pewien niedosyt w tym, że przedstawieni nam bohaterowie nie wykorzystują w pełni swojego potencjału. Chciałoby się zobaczyć więcej scen akcji z Yor, chciałoby się dowiedzieć czegoś więcej o operacji Lloyda, chciałoby się zobaczyć, jak wygląda normalne życie Ani. Filmy na podstawie seriali zwykle są kreowane na wielkie wydarzenie, kiedy dzieje się coś wyjątkowego w danym uniwersum. Jakieś wielkie, wyjątkowe, nietypowe wydarzenie, gdzie ważą się losy świata lub bohaterowi zostają wystawieni na próbę, na którą nigdy wcześniej nie byli wystawieni, a ten film pokazuje nam taką lekką przygodę i przy takich postaciach nie wierzę, że jest to jedna z ich największych przygód. Ale ten film miał inny cel, prawda? Miał dać coś przyjemnego do oglądania dla fanów serialu i zachęcić nowe osoby do zainteresowania się serialem. I tak, w sumie to im się udało. Niczego nie mówię na 100%, bo do oglądania seriali zawsze zabieram się jak sójka za morze, ale jestem zaintrygowany. Chcę więcej. Więcej takiej akcji, więcej takiej komedii. Chcę wiedzieć więcej o tym świecie. Z mojej perspektywy to było jak kinowy odpowiednik bardzo dobrego odcinka pilotażowego, który daje dość, aby zaintrygować, ale na tyle mało, by chciało się więcej. Po tym, co zobaczyłem, nie mam wątpliwości, że twórcy tego dzieła to ludzie z dużą kreatywnością i z dużym poczuciem humoru. To nie jest pierwszy dobry film rozrywkowy, jaki widziałem w tym roku, ale jest w nim coś innego. Godzilla i Kong na przykład podtrzymali mnie w moim komfortowym, dobrym nastroju. Spy X Family White wyjęli mnie ze strefy komfortu i wstrząsnęli mną, sprawiając, że nie jestem pewien, co się właśnie wydarzyło, ale chcę więcej. To tak, jakbym fizycznie czuł, że mam nad głową chmurę z napisem WTF, ale było to uczucie uzależniające. A swoją drogą, w poprzednich filmikach nieraz wyraziłem zdumienie tym, jak dużo japońskich produkcji w ostatnich latach można było oglądać w polskim kinie i nadal nie wszystko rozumiem, ale z tego, co się zagłębiłem, wynika, że duża w tym zasługa samego studia Toho, które odpowiada między innymi za dystrybucję Spy X Family Code White. Studio Toho od 2019 roku prowadzi pewną strategię i dokonało wielu inwestycji w celu zwiększenia swojego udziału w rynkach zagranicznych. Trudno mi ocenić na podstawie dostępnych informacji, jak im się ta strategia opłaca póki co, ale na oko to wygląda obiecująco. W 2020 roku dystrybuowany przez nich film Demon Slayer Mugen Train znalazł się w dziesiątce najlepiej zarabiających filmów roku na całym świecie. Oczywiście była wtedy pandemia, czyli dosyć specyficzne warunki, ale to nawet nie jest ich jedyne osiągnięcie, bo w 2023 roku wyprodukowany przez Toho film Godzilla Minus One nie tylko był pierwszym filmem, które Toho dystrybuowało w Ameryce Północnej samodzielnie, nie tylko zarobił 10 razy więcej niż kosztował, z czego około połowy zysków pochodziło z zagranicy, ale był to też pierwszy film o Godzilli, który wygrał Oscara. A, i na tej samej gali Oscara za najlepszy film animowany wygrał Chłopiec i Czapla. Zgadnijcie, kto go dystrybuował. Tak więc studiu Toho wypada powiedzieć powodzenia w dalszej ekspansji i aligator za wszystko, co ostatnio robicie.